Witam Was dzisiaj w materiale z legendy sieciówek, która o dziwo nie jest przeznaczona na komputery, bo przecież gry mobilne również swoje hity mają. Tym zdecydowanie był i jest Order Chaos Online, wydany przez Gameloft i obecny od wielu lat. Doczekał się nawet drugiej edycji, to właśnie na nią rzucimy sobie dzisiaj okiem, bo jak już spoglądać, to na najlepszych. Ja jestem Xaurus i zapraszam na szybkie spojrzenie z Order Chaos 2 Redemption. World of Warcraft wśród gier mobilnych. Taki przydomek swego czasu nosiła ta produkcja, która pozwala zagłębić się w świat fantasy maniakom gier mobilnych w zasadzie na każdej platformie, bowiem OC dostępny jest na iOS-a, Androida i Windows Phone, co z automatu pozwala nam zagrać w owy tytuł również na komputerze. Mówimy zatem o multiplatformówce bez ograniczeń, która z jednej strony może być odpalona na 24 calach monitora, czy też może towarzyszyć nam jako kieszonkowa zabawka. Stąd też liczba pobrań wynosi między 5 a 10 milionami i ocena ogólna to 4,1. Na początku należy zaznaczyć, że Order Chaos do mało wymagających gier nie należy, szczególnie mówiąc o wymaganej przestrzeni, bowiem już na starcie tytuł wymaga 900 MB pobrania, a po kilkunastu minutach plik rozrośnie się do ponad 3 GB ze względu na ogromny świat wymagający doczytywania. Warto mieć zatem telefon z większą ilością pamięci wewnętrznej i taki, który pozwoli na płynną zabawę. Nam posłużył do tego Asus Zenfone 3 wyposażony w Snapdragona 625 i 4 GB pamięci RAM, co zapewniło naprawdę dobre wrażenie audiowizualne i brak uporczywych ścinek. Jeśli zatem macie urządzenie zdolne pomieścić ten tytuł, to czas najwyższy zabrać się za efektowny samouczek z całkiem nie najgorszym kreatorem, chociaż mogło być lepiej. Do wyboru mamy jedną z 5 ras dostępnych w grze oraz jedną z 5 klas postaci, czyli mnicha, krwawego rycerza, maga, łucznika i wojownika. Warto zaznaczyć, że za darmo możecie stworzyć wyłącznie 2 postacie. I tak oto przebrnęliśmy przez podstawę, aby dobrać się do rozgrywki godnej wielu pełnoprawnych komputerowych produkcji, która zaskoczy nas wieloma swoimi aspektami, a przede wszystkim szatą graficzną, która na 5 calach naprawdę będzie nie zgorsza z wyraźnym warcraftowym zacięciem. Świat jest bajkowy, fantazy, ale jednocześnie pełen niebezpieczeństw i przede wszystkim duży, na co wskazuje ogromna mapa. Po niej z kolei rozesłano wiele zadań fabularnych, które jednak nie wybijają się ponad normę. Idź, zabij pozamiatę i porozmawiaj raz na jakiś czas, jednak nie odbiera to pewnego złudzenia, że przemierzamy pełnoprawne MMORPG, a nie jakąś instancjonówkę bez polotu pokroju Hita czy Deviliana w mobilnej wersji. Cały czas coś się dzieje, gracze otaczają nas zewsząd, nie spędzamy połowy czasu w lobby, bo trzeba chodzić, pływać, walczyć, a nieraz i grupować się w party czy gildie, które również nie są rzadkością, bowiem aspekt społeczny stoi na naprawdę niezłym poziomie. Możemy bowiem nie tylko walczyć wspólnie z potworami, ale również przeciwko innym graczom, a w okresie pokoju pohandlować lub wspólnie uzupełnić się w craftingu, który także jest naprawdę rozbudowany. Kto by pomyślał, że tak wiele ciekawych rzeczy może nas spotkać w grze mobilnej i w zasadzie podobnych tytułów jest niewiele. W momencie, kiedy na rynku faktycznie pojawi się Albion Online, Order Chaos 2 ma szansę odejść w zapomnienie, ale aktualnie jest jeden z lepszych produktów pod wieloma względami, bo czerpał z najlepszych, nie upraszczając rozgrywki do granic możliwości, aby sprawdzała się w busie. Postawiono na konkurencję z tytułami PC, przenosząc wiele najlepszych aspektów na ekran naszych telefonów. Stąd też przykładowo walki z bossami są wymagające i starają się wykorzystać każdą możliwą mechanikę, jak wielokrotne tapnięcie lub przeciąganie, aby uciec od umiejętności specjalnych. Animacje również nie są najgorsze. Wracając jednak, jednocześnie musimy sterować lewym kciukiem oraz używać umiejętności kciukiem prawym, a tych mamy z czasem kilka i faktycznie trzeba sprawniej operować naszym telefonem. Pamiętajcie jednak, że zanim targniecie się na owego kolosa, musicie koniecznie sprawdzić, czy wasz telefon ma dostateczną ilość pamięci. Im dalej w las, tym więcej nie tylko zadań, wyzwań czy potworów oraz przeciwników, jak również craftu. Pojawiają się przede wszystkim kolejne gigabajty. Tak, gigabajty, a nie megabajty. Jeśli jednak macie przede wszystkim pojemny telefon ze średniej półki, spokojnie możecie zaczerpnąć prawdziwej MMORPG-owej zabawy na 5-calowym ekranie, bo naprawdę warto. A no i oczywiście musicie uważać na mikropłatności, bo te są, jakby to ująć, często nachalne i mogą być jedyną przeszkodą w dobrej zabawie. Bez nich z pewnością będzie sporo ciężej. I to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, cześć!